Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce.pl, gorące pytania. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy polskie MeToo nam się szykuje, czy też już się dawno zaczęło, tylko mało się o tym pisze. Jaka jest skala molestowania w kulturze? A sygnał do tego, żeby się zająć tą sprawą, to jest kwestia tego, co się wydarzyło w Teatrze Bagatela w Krakowie, co opisała pani redaktor Maja Narbut, sieci, która jest z nami tutaj w studio. Razem z nami jest również Mariusz Jelka, który się zajmuje tym, co się dzieje w ogólnie rozumianym show biznesie. Od lipca praktycznie, panie Mariuszu, pisze pan o sprawie pewnego muzyka, który na dużą skalę zajmował się pedofilią, ale o tym za chwilę porozmawiam. I Redbat Klinstra Komornicki, który jest aktorem, a w związku z tym osobą, która tkwi w tym środowisku i może nam od wewnątrz powiedzieć, co tam naprawdę się dzieje. Ale zacznijmy może od tego, co się ukazało w tygodniku sieci w ubiegłym tygodniu, czyli od artykułu pani redaktor Mai Narbut. Tam również na portalu w polityce.pl było na ten temat. O właśnie, skandal w Teatrze Bagatela, nie tylko w krakowskim teatrze dochodziło do molestowania aktorek. Jest 8 kobiet, 8 aktorek i jedna pracownica administracji, które napisały list do pana prezydenta Majchrowskiego, ale ja poproszę panią redaktor, żeby nam króciutko opowiedziała, o co chodzi, co się wydarzyło i jak to ocenia. Dosyć skomplikowana sprawa, ale w skrócie. 9 aktorek stwierdziło, że było molestowanych przez dyrektora Teatru Bagatela. Zwróciły się do prezydenta Krakowa, prezydenta Majchrowskiego, który tę sprawę upublicznił. Tak, one właściwie nie chciały. Chciały pozostać dyskretnie w cieniu, co nie było możliwe. To, że chciały pozostać w cieniu, świadczy o tym, że ta sprawa jest trudna, bo ujawniając ją, spotkały się w pewien sposób z środowiskowym ostracyzmem i wcale nie były pewne ostatecznego wyniku. W tej chwili toczy się postępowanie w prokuraturze okręgowej w Krakowie. Dotyczy poddania się czynnościom seksualnym z użyciem zależności służbowej. Bardzo to poważnie brzmi. Ale to nie jest kwestia ostatnich miesięcy, ostatniego roku, to co spotkało te panie. Ta sprawa sięga daleko głębiej. Zresztą tak samo jak w przypadku, który opisuje pan redaktor Zielkę. Sprawa sprzed 20, 30, nawet 40 lat, prawda? Znaczy to jest właśnie zdumiewające, bo do tego molestowania miało dochodzić przez 20 lat, czyli przez cały czas, kiedy właśnie dyrektorem Teatru Bagatela był pan Szen. Wydaje się to wręcz niewiarygodne, że przez 20 lat nikt nie zaprotestował. Ja zadawałam to pytanie aktorkom, z którymi rozmawiałam, i właściwie odpowiedzi jest kilka. Raz, że się bały i że nie znalazłyby sojuszników. Jedna z nich zadała takie pytanie swojemu starszemu koledze z teatru, który właśnie mówił z takim oburzeniem: no ale dlaczego nic nie mówiłyście? A gdybym tobie powiedziała, co byś zrobił? Poszedłbyś do niego? No i zapadło milczenie, no bo nikt by jakby nie stanął po ich stronie. Tutaj ofiarami, panie Mariuszu, były dorosłe kobiety. Można zadawać sobie pytanie, dlaczego dopiero teraz ujawniły tę sprawę. W przypadku dzieci to chyba sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo te dzieci dopiero chyba po latach czasami sobie zdały sprawę z tego, co je spotkało. Ja uważam, że sytuacja jest prosta i nie jest tak, jak pani powiedziała, że jest skomplikowana, jest bardzo prosta. Mamy do czynienia z przestępstwami, które należy ścigać, które należy potępiać. Nie należy się pytać o to, czy te dzieci, te kobiety, dlaczego one tak długo milczały, czy dlaczego nie reagowały w trakcie, kiedy to następowało. Te sytuacje są bardzo proste. W wielu przypadkach, z tych, które ja badałem, dzieci, czy tam dorosłe osoby teraz, które o tym opowiadają, mówiły, że mówiły o tym swoim opiekunom, rodzicom, przyjaciołom, nauczycielom i nikt nie reagował. To jest problem. No właśnie, ja pytając, przepraszam bardzo, ale ja pytając o to, dlaczego tak długo to trwało, nie chciałam obarczyć jakąkolwiek winą ofiary tych przestępstw, tylko chciałam się zapytać, jak to się stało, że one nie zyskały wsparcia, że one się bały powiedzieć, bały się ujawnić, albo jak mówiły, to były niesłuchane. Ale zanim zapytam pana Redbada o to, jak to się dzieje, to chciałam państwu pokazać, bo aktorki Teatru Bagatela, które zgłosiły się z tą sprawą do pana prezydenta Majchrowskiego, nie bardzo chcą publicznie mówić, ale jest aktor, która udzieliła wywiadu Wirtualnej Polsce anonimowo, też z Krakowa, ale z innego teatru. Proszę posłuchać fragmentu. Ta historia mnie nie zdziwiła w ogóle, bo
mam świadomość tego, że w tym środowisku to nie jest coś dziwnego. A dlaczego to nie jest nic dziwnego? Dlatego, że niestety takie historie ciągle się dzieją. Dyrektor tego teatru traktował mnie trochę inaczej niż inne dziewczyny, dlatego że znaliśmy się sprzed lat, więc mieliśmy takie kumpelskie stosunki. No ale i tak próbował ze mną pewnych rzeczy. Bywało tak, że gdzieś śmialiśmy się w przejściu, w korytarzu, łapał mnie za pierś, ni stąd, ni zowąd. Ja zawsze reagowałam ostro, więc on się wycofywał w tym momencie. Później się dowiedziałam, że dwie dziewczyny, które były też aktorkami tego teatru, miały z dyrektorem bardzo dziwne relacje. Spotykali się wieczorami na scenie. One dostawały wcześniej dokładne scenariusze, jak się zachowywać. No i spełniały te scenariusze w 100%. Kończyło się to na sytuacjach takich jak na przykład w tym środowisku. One nie są do końca dziwne. To jest przerażające. Bo właśnie choćby historia Fuksówki pokazuje, że my jesteśmy tego uczeni na samym początku drogi tej profesjonalnej. Jesteśmy uczeni, że właśnie, że to jest normalne, że to cię będzie spotykało. Musiałam w tym momencie, kiedy pani opowiada o tym, jak aktorki odgrywały w nocy sceny z dyrektorem, przerwać ten materiał, wyciąć kawałek, dlatego że to, co potem się działo, jest zbyt drastyczne. My nadajemy o 13:00, nie chcemy mieć kłopotów z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, ale muszę państwu powiedzieć, że to było wstrząsające, co pani opowiadała dziennikarzowi Wirtualnej Polski. Panie Rybadzie, co się dzieje w polskich teatrach? Ja to widzę oczywiście z mojej perspektywy holenderskiej systemowo, że to jest cały czas pokłosie tego, no, że ten system kultury jest niezreformowany i no jakby ten system był tak stworzony, żeby był bardzo mocno hierarchicznie i żeby ta podległość służbowa no jakby mogła być wykorzystywana do takich, no, tworzenia relacji, które są potem też jakby trudne do wyjścia. No to jest ten cały świat też szukania haków i tak dalej. Problem polega na tym z zawodami, które, gdzie dochodzi do, z racji służbowych, do kontaktów fizycznych, tak? Znaczy, no, mamy w teatrze do czynienia z tym, że są w niektórych dramatach sceny erotyczne, tak? I więc w takich zawodach wiadomo, że tak samo jak we wszystkich zawodach, których się uczy dzieci, jest potencjalnie możliwość i są to też zawody jakby poszukiwane przez pedofili. Tak samo w takich zawodach, gdzie z racji służbowych dochodzi do kontaktu fizycznego i jest jeszcze podległość, no potencjalne szukanie takich pozycji władzy przez osoby, które mają jakieś takie, no nazwijmy to, potrzeby dewiacyjne czy jakieś takie niezdrowe, no jest bardzo duża, tak? Więc ja upatruję problem przede wszystkim w tym, że system jest po prostu niezreformowany, cały czas jest hierarchiczny, a w szkole rzeczywiście jest tak, że z jednej strony na pierwszym roku, cały pierwszy rok jest pod hasłem tak zwanego otwierania, no bo rzeczy faktem jest, że no aktor musi być, że tak powiem, otwarty, jeżeli nie jest z rodziny artystycznej, gdzie, bo w rodzinach artystycznych, na przykład aktorskich, jest tak, że istnieje coś takiego, my to nazywamy BHP, tak? To znaczy my wiemy, że, nie wiem, scena erotyczna w teatrze czy w filmie jest jednak zachowaniem służbowym, to znaczy zaraz po zakończeniu tej sceny, że to nie ma jakby, no jest ta różnica między tym, że to nie angażuje się osobiście w to, natomiast to jest takie pole bardzo trudne i może być wykorzystane. Z drugiej strony rzeczywiście w szkołach uczy się tej hierarchiczności, to znaczy nauczyciele są tymi jakby rodzicami, a studenci są tymi dziećmi. To się przenosi potem do świata teatru, do filmu, gdzie reżyserzy, czy producenci, czy dyrektorzy teatrów są tymi nadal rodzicami, tak?
To jest bardzo jakby wsteczne wobec tego, co teraz na świecie się dzieje, jeżeli chodzi o jakby funkcjonowanie różnych firm czy instytucji, gdzie no, ten holenderski model płaski, gdzie mamy po prostu kolektyw, gdzie jesteśmy podzieleni na kompetencje, to znaczy, że to, że ktoś jest reżyserem, a ktoś jest aktorem, nie oznacza, że jeden jest nad drugim, tylko że po prostu to jest inne funkcje. I to już od razu powoduje, że no, no, zmniejsza się ryzyko wykorzystania tej... Problemem jest jakby struktura władzy, która jest... no po prostu niezreformowana. I... Panie Mariuszu, bo to jest chyba trochę podobna sytuacja w pewnym aspekcie, jeżeli chodzi o środowisko aktorskie i to środowisko, z którym pan się zetknął, muzyczne, a przypadek muzyka, który wykorzystywał dzieci. Jest chęć, te dzieci niektóre nawet, może nie same, ale bardziej przez rodziców, chcą zrobić karierę, są mamione tym, że zostaną zaproszone na festiwal, wystąpią w telewizji, wezmą udział w programie. Podobna sytuacja jest w teatrze. Gwiazda może sobie pozwolić na to, żeby traktować dyrektora teatru obcesowo, natomiast już aktorki, które no, nikt się za nimi nie ujmie, jeżeli tak. zadrą z dyrektorem, są w gorszej sytuacji. Widzi pan jakieś analogie między tymi? Oczywiście, ta droga do sławy jest często wyboista i często uzależniona od osób, od decydentów, którzy są organizatorami tego całego systemu. I tutaj rzeczywiście najczęściej mamy do czynienia z przypadkami molestowania, czy również pedofilii w przypadkach osób, które wcale nie są świetnymi artystami czy znakomitymi twórcami, tylko są dobrymi załatwiaczami. Oni potrafią sobie organizować różnego rodzaju takie układy na górze. Wiadomo o nich, że są osobami wpływowymi, wiadomo, że z nimi trzeba dobrze żyć, że jak się zadrze z nimi, to można mieć całkowicie zamkniętą drogę do sławy, do kariery. I z drugiej strony one się próbują prezentować jako osoby takie bardzo dobre dla tych osób, dla tych podwładnych, które mogą przeprowadzić do sławy. Pan, ten człowiek, o którym ja pisałem w przypadku rynku muzycznego, on bardzo często proponował kobietom i dzieciom, że on zajmie się ich karierą, że on im pomoże. I tutaj przypadek, który państwo pokazaliście z Wirtualnej Polski, to też przypadek, który jest w moim obszarze jakby zainteresowań, ponieważ ta pani opowiadała o tym, że była molestowana w Łodzi przez nauczyciela. Pokażemy ten fragment, tak, jak miała 14 lat, ale to w dalszej części programu. Ale ja tylko powiem jeszcze, że to jest jeden z przypadków, który ja badam bardzo dokładnie, a mam kilka innych osób, które wskazują tego samego sprawcę molestowania dzieci. Jeszcze nie jest to ujawniona osoba. Jedną rzecz warto, żebyśmy powiedzieli tak bardzo wyraźnie. To jest dopiero początek. Ja mam bardzo, bardzo dużo sygnałów z różnych miejsc, z różnych środowisk artystyczno-pedagogicznych, można powiedzieć, również reklamowych, również telewizyjnych. I te przypadki będą wychodzić, bo ludzie się jeszcze boją. Boją się kobiety, boją się dzieci, ale ten strach zaczyna mijać i zaczynają ludzie rozumieć, też, że trzeba o tym mówić. I też brakuje świadomości właśnie, bo ten brak transparentności, na przykład jak ma wyglądać ścieżka kariery, tak? Bo w różnych branżach ta ścieżka kariery jest jasna. Ona tutaj jest niejasna. I ten brak transparentności, w jaki sposób jakby mam pokonywać kolejne szczeble, powoduje właśnie takie dewiacje. No właśnie, zaraz w następnej części programu chciałabym, żebyśmy porozmawiali między innymi, jeszcze zostali trochę przy środowisku aktorskim, potem w trzeciej części bardziej się skupimy na kwestii pedofilii, bo to jest bardzo ważne i też do pewnych wniosków prowadzi, też w nawiązaniu do dorosłych, bo mamy taki bardzo ciekawy apel studentów łódzkiej filmówki związany z wizytą Romana Polańskiego, która ma się odbyć w sobotę, i to jest chyba też świadczy o pewnej zmianie pokoleniowej, jaka następuje. Ale proszę państwa, o tym za chwilę spotkamy się właśnie. Ten apel pokażemy na początku kolejnej części naszego programu. Spotkamy się za chwilę i porozmawiamy w dalszym ciągu o tym, czy w polskiej kulturze występują te zjawiska, które tak wzburzyły w 2017 roku świat i skończyły się akcją MeToo i wieloma oskarżeniami pod adresem wielu sławnych reżyserów i nie tylko.
Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Rozmawiamy dzisiaj, proszę państwa, o tym, co się dzieje w kulturze złego. A dzieje się coś złego, czego przykładem ostatnim jest sytuacja w Teatrze Bagatela, gdzie 7 aktorek i jedna osoba pracująca w administracji oskarżyły dyrektora tego teatru o molestowanie seksualne. Popatrzmy, co dyrektor ma do powiedzenia na ten temat. Czy molestował pan swoje pracownice, aktorki i inne pracownice teatru? Zarzuty poznałem z pisma, które przedstawił mi pan prezydent Jacek Majchrowski i stanowczo oświadczam, że żadne, podkreślam, żadne z tych zarzutów nie jest prawdziwym zarzutem. To wszystko jest nieprawda. Te kobiety pamiętają daty, pamiętają okoliczności, 9 osób kłamie? Nieprawda, jest to wszystko nieprawda. I w tym momencie właściwie nie mam nic więcej do dodania. Oświadczam, że znam fakty tylko z pisma, które dostałem od pana prezydenta Majchrowskiego. Powiedział pan, że dowiedział się o tym od prezydenta, do pana nie docierały wcześniej przez ostatnie miesiące jakiekolwiek sygnały od pracowników? Ja myślę, że to, co powiedziałem na tym etapie, jest absolutnie wyczerpujące. Ja się odniosę do tego wszystkiego, może w następnym jakimś terminie, po rozmowie z panem prezydentem Majchrowskim. Dyrektor Teatru Bagatela udał się na urlop, a prokuratura w tej sprawie prowadzi śledztwo. Ale wróćmy do początków tego wszystkiego, co jest określane aferą MeToo. Zaczęło się w 2017 roku, kiedy jedna z hollywoodzkich aktorek odważyła się wszechmogącego, wszechmocnego producenta filmowego Harveya Weinsteina oskarżyć o molestowanie seksualne. To jest człowiek legenda w Hollywood. Dostał Oscara za produkcję filmu Zakochany Szekspir, obsypanego zresztą Oscarami. Był producentem takich filmów jak Pulp Fiction, Angielski pacjent, Gangi Nowego Jorku czy trylogii Władca Pierścieni. Więc już sami państwo widzą, że nie był to byle kto. No i się zaczęło i po tym rozpoczęto akcję MeToo, kiedy namawiano kobiety, które doświadczyły takich seksualnych napaści ze strony różnego rodzaju prominentnych osobników, żeby mówiły o tym głośno. Wiele aktorek się przyznało do tego, że również ze strony Harveya Weinsteina takie próby w ich kierunku były czynione, Gwyneth Paltrow i inny. Nawet Meryl Streep, która kiedyś mówiła o Weinsteinie, że jest bogiem Hollywood, też go potępiła. Ale u nas, proszę państwa, choć niektóre aktorki i celebrytki postanowiły się do tej akcji włączyć, to one nie opowiadały o tym, co je spotkało na drodze ich kariery zawodowej, tylko mówiły o tym, że dziadek je molestował, albo że znajomy ojczyma, albo że w sierocińcu były molestowane. Natomiast właściwie jedyną osobą, która powiedziała o swoich doświadczeniach zawodowych, była Paulina Młynarska, która zdecydowała się na to, żeby oskarżyć nieżyjącego już Andrzeja Wajdę o to, że dopuścił do takiej sytuacji, której ona sobie nie zdawała sprawy jako dziecko. 14-letnia dziewczynka została zmuszona do odegrania erotycznej sceny pod wpływem alkoholu i pigułek. Tak to opisała Paulina Młynarska. A najbardziej bulwersuje ją po latach to, że nikt z kilkudziesięcioosobowej ekipy nie zareagował. Nikt nie powiedział, chwila, co wy wyprowiecie, to przecież jest dziecko. To trochę był inny kontekst. To znaczy też niezdrowe. Ale to nawet pamiętam, bo to sam Wajda wielokrotnie mówił i osoby, które są jego uczniami, też mówią, że najważniejsze jest to, co jest na ekranie. To znaczy cel uświęca środki. Można zrobić wszystko. To jest jakby taka panowała, że tak powiem, zasada. Nadal panuje u niektórych reżyserów. Można wszystko zrobić, żeby uzyskać efekt. I to jakby to z tego się wzięło. A czym innym jest wykorzystywanie pozycji władzy do osiągania przyjemności seksualnej. Tak? No tak, ale to nie była zawodowa aktorka, to była dziewczynka, tak. Prawie dziecko, prawda? Więc ta sytuacja jest zdumiewająca. Ja chciałabym powiedzieć, że właśnie pisząc ten tekst, bardzo wyraźnie zrozumiałam, że pewne rzeczy mogą się dziać w teatrze właśnie dlatego, że jest przekroczenie pewnych granic. Ta gra ciałem. Jedna z tych aktorek mi powiedziała, ja cały czas się godzę na utratę intymności, na scenie, tak? Gram ciałem. Ale nie jest normalne, że ja się czuję bezpieczna w scenicznym łóżku z kolegą, a czuję się zagrożona u dyrektora. Natomiast to hasło przekraczania granic, przełamywania aktora, jest takie bardzo daleko idące. No, ja się zastanawiałam na przykład, dlaczego Szczepkowska w pewnym momencie
pokazała poszlaki na scenie w czasie premiery Krystianowi Lupie. I ona powiedziała, że ona chciała zaprotestować przeciwko pewnym rzeczom i tak, temu właśnie zmuszaniu aktora do przełamywania siebie. No to możemy się zastanawiać właśnie, na czym polega to przełamywanie siebie. I to jest takie... To jest związane z takim paradygmatem, właśnie rozmawiałem o tym z amerykańskimi twórcami, którzy bardzo byli zdziwieni, że jakby w Polsce jest tak zwany paradygmat aktorstwa na przykład oparty o osobowość, to znaczy w ogóle pomija się jakby to co nazywamy rzemiosłem. Mówi się troszeczkę o technice, ale jakby umieszczenie zawodu aktora w obszarze rzemiosła również implikuje, że są z tym związane na przykład zasady BHP. Jeżeli się to wyjmie z tego i jakby mówi się o... No niestety jest tak, że nasi wielcy aktorzy, no ci powojenni, bo przedwojenni jakby też bardzo mocno mówili o technice, o tym, że to jest jakby mocno osadzone na ziemi, tak? Od pewnego czasu powstało właśnie takie pojęcie aktorstwa czy teatru uprawianego w takim obszarze właśnie niezdefiniowanym, tym właśnie, czemu protestowała Szczepkowska, która też jest bardzo mocno osadzona w rzemiośle, że to wszystko jest bardzo wymierne i ta sztuka jest wymierna. Natomiast powstał taki obszar no właśnie teatru i filmu, gdzie się w pewnym sensie wykorzystuje czy manipuluje wręcz aktorami, żeby uzyskać efekt. I to jest ten bardzo niebezpieczny obszar. Proszę państwa, wspomniałam o Polańskim i o petycji, którą wystosował jeden ze studentów łódzkiej filmówki. Ta petycja odnosi się do wizyty, która jest zaplanowana w sobotę. Jutro jest premiera, polska premiera najnowszego filmu Romana Polańskiego, Oficer i szpieg. A tutaj w tej petycji czytamy prośbę o odwołanie. Ona jest skierowana do jego magnificencji, rektora Szkoły Filmowej w Łodzi. My, studenci, prosimy o odwołanie zaplanowanego w najbliższą sobotę spotkania z Romanem Polańskim. Szkoła filmowa, tak jak każda inna placówka edukacyjna, powinna być miejscem, w którym potępia się przemocowe zachowania seksualne. Pan Roman Polański jest oskarżany o przynajmniej 5 tego rodzaju zachowań. Szkoła ma wpisane w swój statut kierowanie się uniwersalnymi zasadami etycznymi. Domagamy się, by od tych zasad nie było wyjątków. No ale wspominałam już o tym, co się dzieje na pierwszym roku, kiedy studenci stykają się z tak zwaną falą w szkole teatralnej. Mówiła o tym aktorka ta anonimowa, jeszcze za chwilę pokażemy państwu ten fragment, o którym pan Mariusz wspominał, jak zaczynała się jej edukacja teatralna w wieku 14 lat. Ale czy to, panie Redbadzie, świadczy o tym, że nowe pokolenie studentów filmówki trochę inaczej już podchodzi do tych spraw? To już jest nowe pokolenie aktorskie, które nie pozwoli na to, żeby być w taki sposób traktowane w teatrze? Tak, dlatego że tak zwana no, ta fala jakby w szkole to jest bezpośrednie przełożenie z tego, co w wojsku się działo. I to też ja upatruję źródła tego, ponieważ w Holandii tego nie ma. Źródła tego jednak w tym całym systemie PRL-owskim, gdzie po prostu chodziło o wytworzenie takiej podległości, tak jakby takiej bezdyskusyjnej podległości, szczególnie u artystów, którzy musieli po prostu służyć władzy też jako legitymizacja i jakby zabijanie wszelkiej jakby niezależności czy takiej jakby wolności osobistej, czyli wpasowanie ich w ten rygor, w ten gorset po prostu tego, co osoba, która jest na wierzchu tej struktury jakby przekazuje. I to no znowu, to powoduje po prostu potencjalnie bardzo niebezpieczne sytuacje. Grzegorz Jarzyna, Joanna Koskrauze podpisały się pod listem, nie tylko one zresztą, bo i Zarząd Główny Związku Zawodowego Aktorów Polskich, Gilda Polskich Reżyserek i Reżyserów i tak dalej, gdzie protestują. My, przedstawicielki i przedstawiciele społeczności teatralnej, nie będziemy dłużej wspierać kultury milczenia. Sytuacja Teatru Bagatela nie jest odosobnionym incydentem. Ale jeszcze, proszę państwa, parę lat temu, kiedy toczyła się w Polsce sprawa o ekstradycję Romana Polańskiego, przedstawicielka tego środowiska, Dorota Stalińska, miała zupełnie inne zdanie na ten temat. Pokażmy ten fragment. Za chwileczkę ten fragmencik państwu pokażemy. To się wiąże oczywiście... Byłeś szokowana tym językiem.
Byłem zszokowana tym językiem pana Migalskiego, rozumiem. Tak, jestem zszokowana. Znaczy, chciałabym ustalić, bo może my mamy jakieś w ogóle inne informacje. Podpisałam się pod listem skierowanym przez twórców na podstawie informacji, które posiadamy, ale chyba one są takie same dla wszystkich. Że po pierwsze, to nie był gwałt, a stosunek z nieletnią za jej przyzwoleniem, co nie dalej jak wczoraj w radio słyszałam w Polsce również, że ta pani dzisiaj dorosła już, odszczekała to, a właśnie Roman Polański został uwiedziony czy sprowokowany i wiem, że to jest możliwe. I takie były dowody w sprawie, prawda? Czyli nie rozumiem tego obrzydliwego pańskiego języka kompletnie. To jest jeden z fragmentów tej rozmowy, ale ten fragment, który chciałam państwu pokazać, a który nam się gdzieś po drodze zawieruszył, pani Stalińska mówiła o tym, że to po prostu podziela zdanie reżysera Zanussiego, że była to po prostu 13-letnia prostytutka podstawiona przez swoją matkę i opierając się na opinii swojego syna, wówczas 20-latka, twierdziła, że dzisiejsze 12-13-letki same pchają się 40-letnim mężczyzną do łóżka. Zmieniło się trochę podejście chyba, sądząc po tym apelu dzisiejszym artystów. Ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz, że wydaje mi się, że trochę zmienia się postrzeganie tego wszystkiego, zarówno w tej społeczności artystów, jak i w opinii publicznej, i to bardzo dobrze. Chyba bym nie stawiał takich odważnych test, że to ma jakiś związek czy z przekształceniami politycznymi, czy z naszą historią, bo to mamy do czynienia chyba wszędzie z takimi przypadkami. Wszędzie była ta zależność twórca, znaczy mistrz, uczeń i wykorzystywanie i brak wykorzystywania tego, tej zależności i brak procedur, których by ci mistrzowie przestrzegali. Wydaje mi się, że zaczynamy trochę postrzegać ten problem wszyscy inaczej. I dlatego te wcześniejsze archiwalne wypowiedzi będą dzisiaj nas no wręcz śmieszyły, tak? Bo to, co powiedziała pani Stalińska, myślę, że to dzisiaj by się nie zdarzyło, tak? Nie powiedziałaby tego. Tak samo nie wiem, ostatnia wypowiedź pani Kręglickiej o tym, o aktorkach czy o modelkach też od razu wywołała taką reakcję negatywną i może pan zacytować, bo nie pamiętam tej wypowiedzi, ale jej sens był taki, że kobieta daje przyzwolenie. Znaczy nie, ona powiedziała dokładnie, że ona się nie spotkała, tak. Znaczy trochę została nadinterpretowana. Dokładnie, tak mi się wydaje, że ona nie to miała na myśli i wszyscy już rozumiemy, że nie tędy droga. A może trzeba mieć taki stosunek do rzeczy, jak piosenkarka Doda, która pytana o to, czy w czasie swojej 18-letniej kariery na estradzie spotkała się z tego typu zachowaniami. Przypomnijmy tę wypowiedź pani Dody. Nie dotyczy mnie ten problem. Nigdy w życiu przez 18 lat kariery, a to dosyć dziwne, no bo jako 14-latka zaczynałam pracę w teatrze. Potem pierwszy kontrakt fonograficzny podpisali za mnie właśnie nawet moi rodzice, bo miałam wtedy 16 lat. Nigdy w życiu nie spotkałam się z taką sytuacją. Może też, że ty już jesteś twardą babką i potrafisz powiedzieć nie, ale czy takie propozycje się jakieś pojawiały, wiesz? Nie, nigdy w życiu. Nigdy w życiu nie miałam takiej propozycji i moim zdaniem one nie padają po prostu do osób, które epatują taką pewnością siebie i takim nastawieniem, że tylko spróbuj. To dokładnie prawda. To, co powiedziała Kręglicka. No właśnie, ale Doda jeszcze mówiła, że osoba, która by pomyślała, żeby mnie dotknąć palcem, musiałaby równocześnie pomyśleć, gdzie jest najbliższe pogotowie, które by mogło jej udzielić pomocy po mojej reakcji. Ale wróćmy jeszcze w następnej części. Chciałam państwu pokazać fragment, gdzie aktorka, którą już państwo widzieli, która nie chce pokazać swojej twarzy, a za chwilę porozmawiamy o tym, dlaczego nie chce pokazać, mówi o swoich doświadczeniach jako 14-letniej dziewczynki, gdzie udała się na lekcję nauki aktorstwa do starszego kolegi.
Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Dzisiaj pytamy o to, jaka jest skala molestowania w kulturze, czyli o polskie MeToo. Pan Mariusz Zielke w lipcu zaczął pisać o znanym muzyku na swoim profilu facebookowym i na portalu Salon 24 zarzucił mu molestowanie nieletnich, które przez lata molestowanie dzieci, które dzieci młodzieży, tych, którzy występowali w jego programach telewizyjnych, w różnych konkursach, gdzie był jurorem, tudzież organizatorem. Dostał pan zakaz, taka właśnie największa afera w showbiznesie, blisko 40 molestowanych dzieci. Komu zależy na zamiataniu tego skandalu pod dywan? No komuś zależy, skoro pan dostał zakaz pisania o panu Krzysztofie S. Ja nie dostałam zakazu mówienia, więc mogę mówić na ten temat. To jest cenzura prewencyjna? Tak, ja uważam, że to jest złamanie konstytucji, cenzura prewencyjna. Mam bardzo dużo rzeczy nowych do ujawnienia. Nie mogę tego zrobić ze względu na to, że mam zakaz publikacji, bardzo konkretny, a jednocześnie bardzo interpretowalny. Nie potrafię za bardzo o tym pisać. Ostatnio opublikowałem właśnie ten materiał również z tą planszą. Tak trochę w proteście, dlaczego nikt inny tego nie chce robić. To znaczy, bo ja mam zakaz, ale telewizje, gazety, media nie mają takiego zakazu. I ja bym oczekiwał, jest 40 wsparcia. Osób, tak, jakiegoś wsparcia, ponieważ jest 40 osób, które wskazują jednego tego samego sprawcę jako sprawcę molestowania, gwałtów i nadużycia władzy przez tą osobę, osobę bardzo wpływową, osobę przyjaciela byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, człowieka, który ściskał rękę prezydentów Polski, który starał się wszędzie robić sobie układy. I dzisiaj te osoby, które są jakby trochę zamieszane przez niego w te układy, się tego po prostu obawiają. Obawiają się tego, że będą musiały na ten temat się wypowiadać, chociaż one nie są winne, bo to ten człowiek świadomie, wiedząc, jakie ma preferencje, nie wiem, jak to nazwać, jakie ma patologiczne skłonności, wiedział, że musi sobie zorganizować system ochrony. I on to robi przez 40 lat. Więc udało mu się to zrobić, bo pierwsze doniesienia od rodziny tego człowieka o tym, że coś, że ma niedobre skłonności, są z lat 70. W latach 80. dochodziło do gwałtów na dzieciach z domu dziecka, na dziewczynce z domu dziecka. W latach 90. to już bardzo dużo przypadków molestowania i gwałtów na dziewczynkach, na chłopcach również, molestowania chłopców, nie gwałtów. W przypadku tego, co się wydarzyło w Teatrze Bagatela, czy co według, bo to nie można orzekać przed udowodnieniem winy, nie mówimy, oczywiście, że pan dyrektor Teatru Bagatela jest winny, a panie kłamiał, czy odwrotnie. Ale to, co wywołała ta sytuacja, spowodowało reakcję środowiska, no bo trudno mówić o tym, że nazwisko Agnieszki Holland, czy Grzegorza Jarzyny, czy Joanny Kos-Krause w tym środowisku nic nie znaczy. A dlaczego środowisko, w którym się obracał Krzysztof Sadowski, milczy? Ale ja myślę, że to nawet nie, no, znaczy środowisko może nie milczy, bo samo środowisko jazzowe... A nie ma żadnego listu, potem, który nie ma, nie, nie, tak dalej, nie, potępili tak? Czyny, tak, potępili, stanowczo są za tym, żeby tą sprawę jakoś wyjaśnić. Jakoś słabo to do opinii publicznej przejmowało. To jest inna sprawa, ale to, że oni jasność określili, mi właśnie dało do myślenia z kolei na temat mojego środowiska. Ja od razu pomyślałem, to jest ciekawe, że oni, mimo tego, że to jest dla nich też trudne, jednak potrafili się wznieść ponad no, to wszystko tych ludzi i po prostu jasno oświadczyć, że oni się odcinają, a w moim jak środowisku się ma taką pozycję, jak funkcjonują Holland, pedofile. Czy Grzegorz Jarzyna, rzeczywiście można wszystko powiedzieć, zresztą w różnych innych sprawach też mówią bardzo dużo. Ale wróćmy do aktorki, którą mieli okazję państwo już poznać, chociaż anonimowo, która opowiada o swoich początkach, jak miała 14 lat, co się wydarzyło w jej życiu. Poproszę o materiał. Miałem 14 lat i miałem rozpocząć naukę u łódzkiego aktora Marcela. Kiedy pojechałem do niego pierwszy raz, dziwne było już to, że te repetycje nie odbywały się, znaczy mnie to wtedy zdziwiło, w żadnym domu kultury, tylko u niego w mieszkaniu. Kiedy tam weszłam, to Marcel zaczął od tego, że powiedział mi, że w łazience są różne stroje do przebrania i żebym się przebrała i że zaczniemy różne sceny grać. W łazience znalazłam tylko półprzezroczyste materiały, więc założyłam ten jeden z tych materiałów na ubranie. Kiedy wróciłam,
Marcel powiedział, a gdybym teraz był reżyserem, chcesz być aktorką? I ja jako reżyser powiedziałbym ci, rozbierz się, bo tak widzę tę scenę, że będziesz nago pod tym tiulem. W tym przypadku, proszę państwa, musiałam zastosować cenzurę obyczajową, a nie prewencyjną, ponieważ to, co dalej opowiada pani aktorka z Teatru Krakowa, no nie nadaje się do przekazania o tej porze, ale skończyło się na szczęście tym, że dziewczynka zdołała uciec z tego mieszkania, nie doszło tam do ekscesów fizycznych. No bo była wystarczająco pewna siebie. Ja tylko dopowiem, że ja mam dwie inne osoby, zupełnie inne niż ta pani, które wskazują dokładnie na taką samą sytuację, identyczną, opowiadają to prawie, że słowo w słowo, tak jak ta pani. W związku z czym należy przyjąć, że to nie jest takie pomówienie, że coś takiego miało miejsce. Z kolei byłem na byłem współorganizatorem warsztatów teatralnych tego lata i jedna z aktorek wykorzystała możliwość jakby improwizacji taką, która była każdemu dana, żeby podzielić się w ramach artystycznej wypowiedzi właśnie taką sytuacją, że dyrektor pewnego krakowskiego teatru zaproponował jej spotkanie. To spotkanie odbyło się na moście w nocy. Ją to dziwiło, ale poszła na to spotkanie, bo ona chciała, że tak powiem, dostać etat w tym teatrze. No i tam padły niedwuznaczne propozycje. Ona też mu wskazywała na to, że przecież ma rodzinę i że to jest trochę dziwne. A on był pod wpływem alkoholu i że tak powiem, jakby powiedział jej, że ona jako aktorka powinna, że tak powiem, być gotowa na różne rzeczy, tak? I więc to dla mnie niesamowite było to, no wszystkich to zamurowało. Rzeczywiście było też o tyle wyparte, że w omówieniu jakby, no tylko mówiono o odwadze tej dziewczyny i o pewnym braku jakby znalezienia formy dla tego zadania, to było trochę obok tego, o co... Ale ona to wykorzystała, czyli tak miała wyraźną potrzebę podzielenia się czymś, co... A to był inny teatr niż Bagatela? Tak. Proszę państwa, wróćmy jeszcze do naszej anonimowej aktorki, ponieważ trudno mi mówić o niej pani aktorka, nazwę ją imieniem Ewa, jako symbolem kobiecości. Pani Ewa, to jest moje określenie tej osoby, mówi o tym, dlaczego nie pokazuje swojej twarzy i dlaczego nie chce ujawnić swojego nazwiska. Dowiedzmy się zatem dlaczego. Ofiara czuje się winna. Jako ta ofiara w tych sytuacjach wstydza się pokazać, boję się, co mnie spotka, jeżeli jako ja opowiem te wszystkie historie. I pokażesz twarz. I pokażę twarz. A sprawca jest bezkarny i z całą pewnością się nie wstydzi, choćby przypadek dyrektora Teatru w Łodzi, który wygrał sprawę, jest oczyszczony z zarzutów, a jestem absolutnie pewna, że te zarzuty były absolutnie zasadne. Proszę też pamiętać, że w każdym innym mieście poza Warszawą, gdzie jest jeden teatr albo dwa góra... Znaczy w tych innych miastach. W tych innych miastach po prostu jest taki problem, że właśnie ponieważ nie ma współczesnego systemu teatralnego, gdzie grupa może po prostu jakby realizować projekt, tylko żeby zrobić, żeby tworzyć teatr, trzeba się zgłosić do któregoś z tych teatrów publicznych, gdzie jest dyrektor i od niego to zależy i potem jakiś reżyser. To wszystko właśnie powoduje te patologie, tak? To, że ten rynek jest no zmonopolizowany. Ta pozycja monopolisty właśnie też bardzo często powoduje... Tak, ale to poczucie winy u ofiary, myślę, że to jest bardzo ciekawy fenomen psychologiczny, bo rzeczywiście czuję się winna. Zawsze to klasyczne pytanie, czy jakoś nie ośmieliłam, dlaczego mnie to spotkało, jak rozmawiałam z ofiarami molestowania. Drugie pytanie, jak zareaguje otoczenie, co o mnie pomyśli. Mnie to zdumiało, ale to było bardzo wyraźne u tych aktorek krakowskich, że to będzie żonę kalem własne. Gniazdo, że są histeryczkami, są przewrażliwione.
I chyba tak jest odbierane, bo skoro różne osoby mówiły, to były po prostu końskie zaloty, to ja mówię, jak to końskie zaloty? To nie 11-latek, który ciągnie kolejne. Dla mnie to było szokujące, jak ja przyjechałem z Amsterdamu do szkoły teatralnej w Warszawie, tak jakby, i jeszcze będąc ze środowiska artystycznego, czyli jako dziecko już niejedno widziałem, ale wiedziałem jakby, co jest czym, gdzie jest BHP. I do szkoły warszawskiej, no byłem na roku z osobami, które przyjechały z jakiejś bardzo dalekiej prowincji, które jakby wszystko, co się wiąże, znaczy, które miały tą potrzebę jakby zostania aktorką, czy dotknięcia jakby sytuacji teatru, wszystko, co one dowiadywały się na temat tego, jak funkcjonuje teatr, dowiadywały się tam w szkole. Więc jakby ten matrix jakby tego świata poznawały tam, i one bardzo często po prostu nie zdawały sobie sprawy, że pewne rzeczy, które się dzieją, które trzeba zrobić, żeby pokonać te kolejne szczeble, nie są w porządku. Ponieważ nie miały alternatywy, nie widziały tak jak ja, że może to wyglądać inaczej, tak? Że tak, może, tak samo jak w innych branżach. Wróćmy jeszcze do hollywoodzkiej afery znanego producenta. Będzie go to kosztowało 44 miliony dolarów, bo na taką kwotę na razie wstępna ugoda z tymi wszystkimi oskarżonymi, ale także z jego firmą producencką, która oskarżyła go o to, że przez ten skandal straciła swoje znaczenie i swoje wpływy. Ale po tym różnego rodzaju inne osoby zostają oskarżane. Ostatnio hiszpański tenor Placido Domingo, jeden z najsłynniejszych tenorów świata, musiał zrezygnować z funkcji dyrektora opery w Los Angeles, którą pełnił od 2003 roku, odwołał swój występ na Igrzyskach Olimpijskich, który był zaplanowany na kwiecień 2020 roku przed Olimpiadą w Tokio, zrezygnował z wielu innych koncertów w Stanach Zjednoczonych. No, Ameryka jest bardziej purytyńska, bo w Europie tak bardzo tych koncertów nie poodwoływał, ale Doda, która jest osobą bardzo rozsądną, już nie mówię o tym, że ma bardzo wysokie IQ, ale pytana o to właśnie w tym okresie, kiedy wybuchła afera, powiedziała bardzo rozsądnie. Każda z tych aktorek stwierdziła, że warto o tym powiedzieć. Wspomina historię sprzed 10, 15, 20 lat. A gdzie był ich głos, kiedy to się działo? I kiedy wiedziały, że to się stanie i dziać się będzie? No przecież tajemnicą Policznela było, jak się w Hollywood robi karierę, i nie tylko w Hollywood. I zapadła grobowa cisza. I zapadła grobowa cisza, bo w tej chwili właściwie nie wypada nawet zadawać tego, prawda? Już jest taka polityczna poprawność, że nie wypada zadawać pytania, dlaczego ja ktoś nie powiedział. Okej, ja też nie. Dlaczego ktoś nie powiedział 40 lat wcześniej, prawda? Jeżeli to była dorosła osoba, ja nie mówię o dziecku, bo to jest całkowicie wytłumaczalne. Tak, to jest pytanie, dlaczego ktoś... Znaczy, bo to jest ciekawe socjologicznie, psychologicznie. Ale to nie do końca też można porównywać, dlatego że jednak na przykład Ameryka jako... jest różnica między Ameryką i Europą, jest jeszcze różnica między Ameryką, Europą i Polską. Bo Ameryka generalnie jest jakby, i to powiedział kiedyś taki socjolog przy publikacji polskiej wersji swojej książki na temat jakby socjologicznej jakby amerykańskiej, że wy w Europie nigdy nie zrozumiecie, do jakiego stopnia różni, jakby jest różnica tym, że u was najwyższą wartością jest szczęście, a u nas pieniądz. To znaczy, że to jest jednak świat merkantylny i jakby świat transakcyjny. Ktoś podejmuje pewną czynność, jeżeli mu się to absolutnie opłaca w takich kategoriach, tak? Czyli że ujawnienie tego jest w momencie, kiedy no jakby to ma sens dla tej osoby, tak? Jakby, że ona wie, że coś się wydarzy. Natomiast Europa jest, tak jak pani mówiła, że to jest troszeczkę jakby te obyczaje trochę tu inaczej funkcjonują, ale jeszcze specyficznie Polska i inne kraje postkomunistyczne mają ten problem, że tutaj jest jeszcze zamieszane w tych poprzednich czasach to, że osoby takie o skłonnościach pedofilskich czy innych dewiacjach po prostu były wykorzystywane na pewnym etapie przez służby, i te powiązania jakby no w takim czy innej formie jakby trwają do dzisiaj, i to powoduje, że właśnie, że w Polsce nie wybuchnie taka afera, to znaczy nie że nie można dojść do tego momentu, kiedy to się przewala, bo widzimy, że w tych amerykańskich aferach, czy tak jak w Holandii była taka duża afera, że jest taki moment, kiedy te media jednak będąc lepiej lub gorzej, ale reprezentantem opinii publicznej, tak, czy swoich czytelników, i w ich imieniu jakby powodując pewne publikacje, no jakby doprowadzenie do tego momentu, gdzie się jakby przewala. Tutaj
właśnie z jakichś dziwnych względów, to się nie dzieje. To nie można dojść do tego momentu, do tej masy krytycznej, która spowoduje, że jest z górki, że są te konsekwencje. A dlaczego tak się wydarzyło w przypadku filmu Sekielskich, gdzie właściwie całe wszystkie media mówiły jednym głosem i była to ogromnie nagłośniona sprawa? Tu dotykamy czegoś, co mnie po prostu totalnie wkurza, jako ofiarę pedofila, nie kleryka, dyrygenta, jestem ofiarą pedofila dyrygenta, że używa się tego ogromnego problemu do bezpośredniej walki politycznej, bo oczywiście faktem jest, że w kościele dochodzi do pedofilii, ale dla mnie to jest to osoby, które tak jakby próbują sprowadzić to, że to jest tylko problem kościoła, wręcz jakby dyskryminują takie osoby jak ja i inne, które są ofiarami pedofilii nie z kościoła. I dla mnie to jest takie, sprawdzam, jest, czy to jest takie pytanie, czy jesteśmy w stanie wszyscy razem ponad podziałami zabrać się za tą pedofilię, czy po prostu będziemy tylko właśnie instrumentalnie traktować. Proszę państwa, będziemy śledzić dokładnie to, co się będzie działo ze sprawą Teatru Bagatela i również obserwować, czy był to jakiś początek czegoś dobrego, czegoś, co pozwoli oczyścić i środowisko teatralne, i środowisko muzyczne, i w ogóle cały szeroko rozumiany show biznes i kulturę, bo tam te zjawiska występują może nie na masową skalę, ale są bardzo, no powiedziałabym, dotkliwe dla ludzi tam pracujących. Myślę, że w innych zawodach ściśle związane z istotą tego zawodu. Nasi goście: Majana Arbut, Tygodnik Sieci, Mariusz Zielke, dziennikarz, pisarz, i Redbat Klinstra Komarnicki, aktor, towarzyszyli nam dzisiaj w tej rozmowie. Dziękuję państwu również dziękuję, do zobaczenia.